No ostatnio u nas tak silno padały deszcze i nie możemy trawy wykosić. No ale teraz niby nadają, że ma być pogoda, a jak tam będzie, to kto go wie. No i zobaczymy, bo... O, masz, zobacz. Byłem na targach w Szepitowie. No. I dostałem ulotkę na kukurydzę. Widzisz, o, Vitafer od Żybka. I z takiej oniskiej będzie za 2 tygodnie 20-30 cm od razu większa. Czekaj, jak ale, się popryska. Ale to trzeba dać, to jest taka odżywka, tak? No tak, taka mieszanka. No i ten do opryskiwacza, Vitafer. Tak się nazywa pogodowo. Dwuskładnikowa. I się pryska i wtedy kukurydza... Ale czekaj, ona dwuliścienne niszczy jak to? Ale to nie oddziela, to jest odżywka. Aha. Odżywka. No. Daj no. mi książkę to, bo tutaj jest numer do pani, do której muszę zadzwonić. Aha. O, mam. Ono zadzwoń do takiej pani, żeby trochę na tym się rozumiała. I żeby na chodzie była, a nie tam się rozumiała. No i żeby tam... rozumiała, żeby na... O, mam do pani Kasi. 7 3 1 9 9 9 9 4 7. No to dzwoni. Oj, dzwonię. Halo. Halo, dzień dobry. Jarkowski Agrohandel. W czym mogę pomóc? Pani Kasia, tak? Tak, przy telefonie. Dzwonię w takiej sprawie. Mam tutaj ulotkę i chcę się zapytać o odżywkę na kukurydzę Vitafer. A co się dzieje z kukurydzą? Słabo, nierówno rośnie. Miejscami jest pół metra, a miejscami 20 centymetrów. Jakieś niedobory, prawdopodobnie witamin. Dobrze, czy ja dobrze słyszę? Pan Andrzej Splutycz? No. Rolnik z Podlasia? Zgadzam się. To ja może osobiście jutro podjadę z przedstawicielem i dostarczymy panu te odżywki. No to oczywiście, ja zapraszam, bo innego wyjścia nie mam. Może poznamy się, może coś wyjdzie z tego. Jakieś konkretne godziny pana interesują? Czy jest pan bardzo zajęty? No to wiadomo, godziny. Dla mnie za bardzo nie ma różnicy, bo ja co mam zrobić, to i tak zrobię. Dobrze, to w takim razie mam do pana numer telefonu, więc będę wcześniej dzwoniła. No tak, no. To dzięki śliczne i do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. The next day. O, masz, Kasia, to tutaj. O, super, jesteśmy już. Wjeżdżamy. Uważaj na kołdrze. Dobra, stoimy. Okej. Okay. Będziemy szukać Andrzeja. Poczekaj, tylko wezmę te odżywki. Dobra, to Kasia, wezmę. Dobrze, pomóc ci? Nie, też mogę wezmę, dzięki. Idziemy szukać Andrzeja. Idziemy. O, widzę, ktoś podjechał. O, to chyba firma Agrohandel Jarkowski. Pewnie Vitafer przywieźli, zgadłem. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dobry. Dzień dobry, panie. O, witam. To chyba pani Kasia, tak? Tak jest, zgadza się. O. A to kolega. To kolega zajęty. Produkty na kukurydzę, które panu są potrzebne. No, pasuje. A może będzie nam łatwiej rozmawiać, przejdźmy na ty. No bo ja... Był wybór przedstawicieli handlowych, a wybrałem, tak jak widać, jak ojciec powiedział, pierwszy sort. No wybrałem. Ja musiałam pana poznać. Z koleżankami w firmie się umówiłyśmy. Andrzejku, a oprócz odżywek siejesz zboże, rzepak? Zboże mam, rzepaku nie. A zobaczymy, jak w tym roku wyjdzie z rzepakiem, bo też nie wiem, plan jest siać. Ale jak wyjdzie, to zobaczymy, bo nie wiem. Bo nasza firma działa na rejonie całej Polski. O, czy to jest duży gospodarz, czy mały gospodarz, obsługujemy wszystkich, klient nasz pan. Tak więc jeżeli będzie ci potrzebna folia, sznurek, siatka, mieszanki traw, zboże, no rzepa, kukurydza, wal śmiało. Żebym ja wiedział, to obolarka stoi, a już siatka się kończy. No to właśnie, no to dlatego Andrzej musisz do mnie... Andrzej, będzie okazja do następnego spotkania. A, no właśnie, siatkę. O, a z panią Kasią zawsze. Tak więc kosztów transportu też... Ci nie doliczę. A, no zgoda. Dobra, Andrzejku, na pewno pomożemy ci w doborze siatki. Będziesz zadowolony, na pewno. Póki co zboże, rzepak. Macie wszystko, tak? Mamy wszystko. Jesteśmy również dystrybutorem Dekalbu.
Tak więc śmiało możesz dzwonić, naprawdę bardzo fajnej, dobrej jakości nasiona. No. Zapraszam serdecznie, dzwoń. Andrzejku, jesteśmy też producentem zbóż. Centrala Nasienna Warszawa to też my. Tak więc... No, to z Warszawy dobra droga. I wysokiej jakości nasiona. Więc zapraszam. Resztę informacji, ewentualnie katalog, wyślę pocztą. Dobrze, Andrzejku, to w takim razie tak. Teraz ci Leszek powie o witaferze. No dobra. Jak stosować? Dobra, Andrzej, chodź, popowiadam ci trochę teraz o produktach, które dostarczył tobie nasz dystrybutor, agrohandel Jarkowski. Z tego, co widzę, dobrał bardzo dobrze produkty pod twoją uprawę kukurydzy, bo z tego, co wiem, to masz tam niedobory w mikro i makroelementach, jest nierówna, jest przebarwiona, więc z tego, co widzę, produkty są super dobrane. Jednym z nich jest Vitafer Macro P z dużą zawartością fosforu, a drugim jest Vitafer Borcynk, gdzie cynk odpowiada nam za dobre ukorzenienie, za dobry rozwój systemu korzeniowego, co wiąże się z tym, że jak najwięcej produktów wyciągnie z ziemi, tak? Przy dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym. Natomiast bor odpowiada nam za wytworzenie kolby, za dobre wyziarnienie kolby. W zeszłym roku, jak robiłem testy, to nawet w firmie Agrohandel Jarkowski były robione, to było widać na moim zastosowanym produkcie, było widać pełne wypełnienie kolby, a przy... Pełne wypełnienie to znaczy, że na końcu... Do samego końca jest wypełniona kolba, a zdarzały się takie przypadki, że były braki w wypełnieniu kolby, a to jest duża strata. Na hektarze jest to około tony ziarna, no więc przy dzisiejszych cenach kukurydzy to jest naprawdę bardzo dużo. Nie? No zgodzę się. Wiesz co, mieliśmy... Masz pytanie? Mam pytanie. No. I te dwa produkty można ze sobą zmieszać? Tak, one są tak dobrane, że można je zmieszać razem. Mieliśmy robić zabieg teraz, ale jak widać pogoda jest... Za gorąco. Jest bardzo ciepło, jest za gorąco stanowczo. I mam propozycję, żebyśmy zabieg zrobili dzisiaj wieczorem, jak temperatura nam spadnie i roślina będzie przygotowana do tego, żeby pobrać te nasze... Zgadzam się, no bo ja też muszę siano robić, to dla mnie wiadomo. Nie no, teraz pogoda jest idealna do siana, później zrobimy zabieg. Rolnik co, do 12 w nocy może pracować. Rolnik, pamiętaj, rolnik śpi, a jemu rośnie. A, to ja wiem, to żeby to prawda było. Tu jeszcze masz kilka takich prezentów od naszej firmy, więc wieczorem, jak będziesz miał ochotę, to założysz. Koszulki lubię. Mieszaninę zrobimy wieczorem przed zabiegiem, także to zostaje i widzimy się wieczorem, tak? No tak, no. Do zobaczenia. Do 20. Do 20. I aby siano zrobić. Działaj. Działam, jadę. A tutaj do pani Kasi, wiadomo, mam telefon i będę dzwonił, jak czegoś będę potrzebował. Dobrze, Andrzejku, nie ma dzwoni. Problemu. Dzwoń, tak jak mówię. No, jesteśmy w stałym kontakcie. No tak, dobra. Mam numer. To trzymaj się w takim razie, wszystkiego dobrego do życzę. My uciekamy. Wszystkiego dobrego. No. Na razie. Zbieraj szybko siano. No i na wieczór. 7 hours later. Cześć. Tak jak rozmawialiśmy, jestem wieczorem. Rano się widzieliśmy i przyjechałem wieczorem. To co, zrobimy zabieg do listny, nie? No, prawdopodobnie trzeba coś zrobić, bo jest nierówna. To tak jak patrzyliśmy na polu, było widać różne przebarwienia, braki w... Tak, bo wiadomo, ja gnoju dałem, gnoju nawozów dałem, ale jest nie to, co powinno być. Pomożemy, zaradzimy, także mamy tu specjalne produkty, żeby to ten temat ogarnąć, nie? Coś to jest. O, ciężkie. No, bardzo ciężkie, bo to jest zawiesina. Bardzo mocno skondensowane. Jest to woda, tylko ta 5-litrowa bańka. Te 5-litrowe wiaderko waży 6,8 kg, prawie 7 kg. Ja myślałem, że to jest w proszku. Nie, to jest zawiesina. To jest takie płynne. Płyn. A myślałem, że to proszek. Nie. Tak jak też piszemy na wieczku, żeby przed zastosowaniem to wymieszać. Poczekaj, przyniosę mikser. To wymieszamy, dobra? Dobra, chodź Andrzej, otwieramy. Będziemy robić próbę słoikową w celu sprawdzenia, czy nic nam się nie stanie w opryskiwaczu. No sobie radę, ci pomogę. Wiesz co, tutaj są taka taśma zabezpieczająca. Zrywamy.
No bo każdy żeby ma podczas, inaczej. Żeby podczas transportu się nie rozwalało. Dokładnie. No bo u niektórych jest zakręcana, u niektórych nie, jest taki ten, no pociągnąć, a tutaj inaczej zalepione. Tu jest zalepione, także żeby podczas transportu nam się nic nie wylało. I otwieramy drugą. Będziemy robili mieszankę. Wybuchową. Wybuchową, tak jak rano rozmawialiśmy. Żeby fosfor, czyli Vitafer Macro P. A to z dużą zawartością. Jedna i na drugiej nam. Tak, bo tak jak rano rozmawialiśmy, jeden jest z dużą zawartością fosforu, Vitafer Macro P, a drugi jest borcynk, który ma wybudować nam kolbę, żeby była pełna i w pełni wyzierniona. Dobra, na początku wymieszamy. Może ty to zrobisz? Ja? Ale tym? Tym. Mieszaj. No i zaraz cały pochlapisz. Nie, no chyba się nie pochlapisz. Powoli. Mieszamy to po to, gdyż jest to zawiesina i najcięższe mikro i makroskładniki spadają na same dno i podczas wymieszania jest to jednolita struktura wtedy, tak? I teraz wymieszamy drugie. Patrzę na wodę, żeby tam... Wiesz co, tak z 300 litrów zrobimy na ten twój areał i będzie ok. To ja zepnę, a ty zmieszamy. No, no, bo... Tam gdzie jest taki to jeszcze trochę nam brakuje. Tak. Teraz zrobimy próbę słoikową tak zwaną, mającą na celu pokazać nam, czy wszystko nam wymiesza się dobrze, żeby nie zrobiły się nam bałagan w opryskiwaczu, żeby nie zatkało dysz. No bo... To potrzebujemy trochę wody do tego. A, to woda leci. No to trochę... Ale a, do tego? No do tego śmiało, trochę śmiało. Potrzebujemy trochę wody. Dobra, okej. Teraz zrobimy próbę słoikową, tak zwaną. Wlejemy troszkę jednego i drugiego produktu, wlej Andrzej. Tak po trochu. Po trochu? Po trochu, no. Ale mniej więcej po trochu to... No ja ci powiem. Dobra, dobra. A, no właśnie, miało być po trochu. A w... No i tego też, tak? Tego też, tak troszeczkę, no. Dobra, dobra, dobra. I teraz co, zamieszaj w tym pojemniku i teraz będziemy mieli wymieszaną proporcję do opryskiwacza. No i jak widzimy, nic nam się nie dzieje, czyli... Poczekaj, czyli możemy spokojnie wlewać to do opryskiwacza. Zobacz, jest to... Teraz widzimy, że to jest jednolita struktura i możemy spokojnie, bez obaw wlewać to do opryskiwacza. Nie będzie zapychało nam dysz. Teraz Andrzej, wlejemy to do wiaderka, zrobimy odpowiednią dawkę na ten twój areo i to wszystko wlejemy do opryskiwacza i jedziemy w pole. A, bo nie masz, nie masz mieszadła rozdrabniacza tak zwanego w opryskiwaczu, tak w tych nowych jest, więc musimy zrobić to w wiaderku. To wlej to na razie do wiaderka. Teraz odmierzymy, tutaj mamy Vitafer Macro P, tego odmierzymy 2,5 litra. Tu mamy pojemnik 2 litry, więc lej całe i pół. Nie, to będzie 3 litry. Nie, no... Całe i pół litra jeszcze, no. Lej. No dokąd tam miarko? Jeszcze. Dobra? A, to cały 2 litry. Dobra, tak. To już wleję. Daj jeszcze pół litra. A, prawda, jeszcze pół. No. Kiedy tam pół było? No ja ci powiem. Dobra? Jest? Dobra, to promil kopie. Promil! Promil kopie. Dobra, mamy Vitafer Macro P. Teraz wlejemy borcynk, tak? Tego damy 2 litry. Tego mniej trochę, tego tak? Damy 2 litry, tak. Tego jeden pojemnik cały. Ale to widać, że inne. No, to jest na pewno inna struktura, tak? Dobra? I to wlejemy i wymieszasz to. I pójdzie w całość do opryskiwacza. Dobra, wymieszaj. Andrzej, to co zostało, jeśli po tym zabiegu dalej będzie widoczny problem w kukurydzy, to zastosujesz to na drugą dawkę. Jeśli będzie ok, a mam nadzieję i gwarantuję, że będzie ok, to zostawisz to sobie na przyszły rok. Ale druga dawka to po jakim czasie? Za jakieś 2 tygodnie. A, 2 tygodnie. No będzie zobaczymy. Widać już po tym czasie, ale czy... co, tam ta, która jest mała, od razu do góry pójdzie? Czy... Modra od razu do góry nie pójdzie. Nie, nie ma takiego cudownego środka, że z dnia na dzień pójdzie. No ale ja po 2 tygodniach będzie widać już znaczną różnicę. No właśnie, o to mi będzie, chodzi. Będzie widać bo tam znaczną... wiadomo, jest
do kolana, jest i do pół kolana. Będzie widać znaczną różnicę w tym. Pojedziemy na pole, zobaczymy jak to wygląda i zobaczymy za dwa tygodnie też, jak to będzie wyglądało po zastosowaniu tego produktu. Wiadomo, jak będzie trzeba, to drugi raz pojadę, co mi tam... Zgadza się, produkt zostaje... 5 litry tak... ropy, nie szkoda. A ropa teraz droga po 8 zł, ale kukurydza też droga. No, ale kukurydza też droga, coś kukurydza, za coś. No, no dokładnie, a tutaj jeszcze podniesiemy jakość tej kukurydzy, więc plon powinien być naprawdę obfity. No zobaczymy, ja nigdy jej nie siałam, to jest próba moja, no. Będzie dobrze, zobaczysz, pomożemy. To dobra, wlewamy to do opryskiwacza. Dobra, wlewamy to do opryskiwacza i jedziemy na pole. No. Ja bym proponował jeszcze wypłukać wiaderko ten pojemnik, żeby tej dobroci jeszcze dołożyć trochę, dobra? To idź okręć wodę, a ja tutaj wypłukam, dobra? Nie. Leci, dobra, leci woda! Dobra, leci, ja teraz wypłukam i wlewamy to resztę do opryskiwacza i jedziemy na pole. Dobra, wystarczy! I tą całą końcówkę dobroci dolejemy do opryskiwacza. I jedziemy na pole. Co, Andrzej? Jedziemy, co? No, jedziemy. Specjalne zapięcie, masz? No. Dawaj, pomogę ci rozłożyć. Pogoda po prostu idealna do robienia zabiegu. Ja o tym nie wiem. Ale właśnie taka pora jest najlepsza, bo nie zrobimy nic, żadnej krzywdy, żadnej roślinie nie zrobimy. Bo ja nic... Kukurydzy nie miałem. Ludzie podnieść zawsze mi całą nowę. Będzie dobrze, bo on się wyrówna, wiesz, tutaj stoi trochę w dołku, ale się wyrówna, będzie dobrze. Dobra, Andrzeju, zaczynamy. Tak jak mówiłem, to jest najlepsza pora na stosowanie takich zabiegów, gdyż rośliny nie są już nagrzane. Jest chłodniej, no, jest i wtedy ten środek lepiej nam zadziała, bo jak będzie gorąco, to wiadomo, że roślina nam tego nie przyjmie, bo ona się zamyka, tak? A jak jest wilgotno, tylko to ona wtedy się otwiera i przyjmie nam więcej towaru. Szybko jechać, wolno było. Wiesz co, wlejliśmy 300 litrów wody, więc myślę, że żeby wolniej, żeby jak najwięcej towaru spadło na roślinę. Dwójką? Myślę, że dwójką będzie ok. Dwójką? No. Bo ja to mówię, ja wolno nie potrafię. Będzie dobrze. Mamy 300 litrów wody, także jedź dwójką.
Andrzeju, chodź teraz udokumentujemy, co tu było zrobione, kto tutaj pomagał, kto dożywiał. Masz, wbijesz jedną, ja wbiję drugą. Gdzieś z boku. Zaostrzone to. Profesjonalne. O! Będzie stał. Nie wbije ziemia twarda. O, stoi idealnie. Pięknie. Andrzej, chodź pokażę ci jeszcze jedną rzecz, o której rozmawialiśmy rano. Dzięki zawartym adiuwantach w każdym produkcie z naszej serii widać, jak pięknie rozprowadzone jest na całej blaszce liściowej ciecz, tak? No zgoda. Czyli na cały liść jest pokryty równomiernie tą cieczą roboczą, więc dostępność nawozów jest stuprocentowa dla tej rośliny. Nie tylko z ziemi, ale i z góry. No tu będzie przez liście ciągnęło naprawdę bardzo dużo. Dobra, chyba kończymy na dziś, bo już komary nas zjedzą. No, komary dają. Było super, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie, jak się spotkamy, to będzie widać, efekt, nie? Dobra. Nie, no będzie wszystkiego widać. Dobrego, do zobaczenia. No, aby nic nie połamać. Dziękuję firmie Agrohandel Jarkowski za udostępnienie produktu VitaFair na mojej plantacji kukurydzy. A ja jadę dalej, bo mnie kukurydza, komary zjedzą. Komary zjedzą.